Hejo, zapraszam na aktualizację włosową, czyli stanu moich włosów oraz ich aktualnej pielęgnacji. Wzięłam ze sobą kosmetyki, po które ostatnio najczęściej sięgam i opowiem Wam też dzisiaj o moich problemach ostatnich ze skórą głowy oraz z długością włosów. Zapraszam! Miesiąca temu miałam operację nosa, która wiązała się z kilkugodzinną narkozą. Na szczęście ominęło mnie takie ponarkozowe wypadanie, o którym pisałam więcej na moim Instagramie, do którego Was serdecznie zapraszam. Za to niestety przez około miesiąc musiałam myć włosy z głową w górze, ponieważ nie mogłam się schylać. Mycie włosów na stojąco jest dla mnie niestety niesamowicie niewygodne, zaczynając od tego, że mam hiperlordozę i przy tak ogromnym ciężarze, jakim są moje włosy, tym bardziej kiedy są mokre, ponieważ są długie, są gęste, po prostu jeszcze mocniej się wyginałam, kiedy starałam się tę głowę odchylać, żeby porządnie włosy umyć, więc po pierwsze miałam problem z kręgosłupem przy tej metodzie mycia. Rozwiązałam to w ten sposób, że nie stałam, tylko klękałam albo kłucałam podczas mycia, więc kręgosłup był już nieco odciążony i faktycznie już tak mocno mnie nie bolał, więc to było w miarę dobre rozwiązanie, ale tak czy siak mycie na stojąco przysporzyło mi trochę problemów ze skórą głowy, ponieważ kiedy włosy są mokre, są ciężkie, ciążą nam na głowie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie porządnie dotrzeć do każdego zakamarka skóry głowy, żeby porządnie wymyć skórę głowy szamponem. Co innego oczywiście w przypadku, kiedy się pochylamy, kiedy mamy głowę w dole, wtedy włosy odstają od głowy i możemy z łatwością dojść z pianą ze szamponu. W przypadku mycia włosów na stojąco niestety miałam z tym ogromny problem i przez to często czułam, że nie domywam wręcz skórę głowy, co zaczęłam rozwiązywać tym sposobem, że po prostu zaczęłam myć włosy dwa razy szamponem. Tak czy siak to podwójne mycie i tak nie zdołało uratować mojej skóry głowy przed łupieżem, ponieważ dostałam łupieżu właśnie przez to mycie na stojąco. Domyślam się, że przez to, że albo po prostu nie domywałam porządnie skóry głowy, albo na przykład porządnie nie mogłam spłukać tej piany z głowy. Tak czy siak ten miesiąc ostatni, kiedy męczyłam się z myciem na stojąco, wspominam strasznie, no bo nie dość, że te plecy, nie dość, że ta skóra głowy, to jeszcze bardzo trudno było włosy jakkolwiek rozczesać, jakkolwiek wczesać odżywkę we włosy i w ogóle jakkolwiek wystylizować, więc przez ten ostatni miesiąc po prostu nie stylizowałam włosów, brałam sobie odrobinę odżywki bez spłukiwania Keryl Melon od HDC i delikatnie wgniatałam, tak wiecie, niechlujnie po prostu we włosy, żeby jakoś tam powiedzmy mieć je w ryzach, ale tak czy siak absolutnie w ogóle nie skupiałam się już na ich wyglądzie pod kątem jakiegoś pięknego skrętu. Tak naprawdę ta rezygnacja ze stylizacji zrobiła mi dobrze pod kątem tych upałów, które teraz mamy. Teraz, kiedy mogę już myć włosy z głową w dole, tak czy siak czasami sobie rezygnuję ze stylizacji, ewentualnie właśnie sięgam tylko po tę odżywkę bez spłukiwania Keryl Melon. Czasami sięgam po żel, a czasami naprawdę wolę z tego zrezygnować, ponieważ i tak wiem, że zepnę włosy. To jest fryzura, którą nosiłam też bardzo często przez ostatni miesiąc, przez te ogromne upały, ponieważ to jest jedyna fryzura, która pozwala mi jakkolwiek odetchnąć i przewietrzyć sobie powiedzmy mój kark. Tak czy siak jestem za tym, żeby mieć długie włosy latem, ponieważ jeśli mamy krótkie włosy takie do ramion, to tym bardziej nam tutaj grzeją i trudniej jest je spiąć. W przypadku dłuższych włosów jest to o wiele prostsze i ja po prostu wolę sobie chodzić w takim koku, czasami kucyku, ale jednak kok to jest to, ponieważ żadne włosy nie dotykają nam naszego mokrego karku. Na szczęście mój problem z łupieżem i ze spędzącą skórą głowy zniknął w momencie, gdy mogłam umyć ją będąc pochyloną, ale tak czy siak nie zrezygnowałam z podwójnego mycia szamponem, ponieważ jakoś tak weszło mi to już w krew i bardzo mi się ta praktyka spodobała, więc teraz albo sięgam po metodę mycia MO, albo najczęściej po OMOMO, czyli nakładam odżywkę na długość włosów, spieniam szampon na skórze głowy, spłukuję całość, później ponownie nakładam tę samą odżywkę, co na pierwsze O nakładałam, ponownie ten sam szampon, wtedy już za drugim razem ten szampon się o wiele mocniej i lepiej pieni i o wiele łatwiej jest go rozprowadzić po skórze głowy, spłukuję całość, a później przechodzę do zamknięcia pielęgnacji emolientem. Jeśli chodzi o moje łagodne szampony na co dzień, to ostatnio są to szampon w kremie od Radical i jest to szampon w kostce od Herbs & Hydro, wersja malinowa, ponieważ gdzieś tam znalazłam próbkę i zaczęłam jej używać i ponownie się z nią bardzo polubiłam. Korzystałam z tych szamponów od tej marki rok temu i bardzo dobrze jej właśnie wspominam, ale pozostając przy tych zmianach, jeśli chodzi o mycie skóry głowy, oprócz tego, że teraz myję na co dzień skórę głowy dwa razy szamponem, to jeszcze wprowadziłam
wprowadziłam częstsze mycia oczyszczające i do tego oczywiście użyłam mojego ulubieńca, czyli szamponu Wake It Up od Unven. I jak wcześniej stosowałam takie mocne szampony raz na około 2 tygodnie, tak teraz raz na 1,5 tygodnie, czasami nawet raz na tydzień się zdarzy. Ostatnią zmianą w temacie mycia skóry głowy podczas upałów jest to, że myję skórę głowy częściej, moje włosy częściej. Jak wcześniej myłam głowę co 3-4 dni, tak teraz staram się co 2 dni już ją umyć i jej nie przetrzymywać. Nawet jeśli nie widzę jakiegoś takiego mocnego przetłuszczu, to i tak wolę odświeżyć skórę głowy i umyć ją co te 2 dni, żeby faktycznie była odświeżona, żeby nie zalegał na niej pot i tak dalej, bo on może i wyschnie, ale tak czy siak dalej na niej jest. Więc ja wolę, żeby skóra głowy była oczyszczona i żeby po prostu lepiej funkcjonowała. Więc teraz myję skórę głowy co 2 dni, częściej używam szamponów mocnych, no i używam podczas mycia jednego szamponu aż 2 razy. Jak wspominałam, ostatni miesiąc na pewno nie był czasem, kiedy skupiałam się mocno na stylizacji włosów. Kiedy już po nią sięgałam, to używałam wtedy miksu tych dwóch produktów, czyli odżywki bez spłukiwania Carol Melon oraz żelu proteinowego do stylizacji Lemon Lemur. Oba te produkty są od marki HTC, a jak nie stylizowałam włosów żelem, to sięgałam po samą odżywkę bez spłukiwania i też dawała mi piękną definicję. Tutaj wrzucę gdzieś Wam filmik, jeśli znajdę, efektów właśnie na moich włosach, gdzie mam jako do stylizacji użyty właśnie tylko ten krem bez spłukiwania. Efekty są naprawdę nieziemskie. Jeśli chodzi o długość włosów, to jako odżywki proteinowe szły ostatnio najczęściej 3 produkty. Jednego nie mogłam znaleźć, gdzieś się zawieruszył, i jest to maska proteinowa od Trust My Sister, a pozostałe 2 to proteinowa orchidea od Unven, czyli mój hit proteinowy, i moje ostatnie odkrycie, czyli Gosh Pump Up The Volume. Jeśli chodzi o odżywkę pechową, to używałam ostatnio najczęściej odżywki od Insight w wersji Damaged Hair. Jeśli chodzi o nawilżacze, mam tutaj 2 odżywki, po które sięgałam ostatnio najczęściej, czyli Neboa, naturalna odżywka zapobiegająca puszeniu, i Gosh Vitamin Booster. Są to odżywki monitowo-humektantowe, które po prostu ja traktuję jako humektanty. I jeśli chodzi o emolienty, to mam ich tutaj najwięcej. Mam tutaj aż 6 propozycji, po które sięgam ostatnio najczęściej, tak naprawdę dość zamiennie. Wszystkie te produkty po prostu genialnie mi się sprawdzają i możecie brać je naprawdę w ciemno. Tylko oczywiście spójrzcie na składy, czy mają tam oleje, które Wasze włosy lubią. 3 odżywki od Insight, czyli Antioxidant, Anti-Freeze i Daily Use. To są moje hity ostatnie, i kolejne hity od marki Gosh, czyli Gosh Rose Oil, Gosh Macadamia Oil i Gosh Argan Oil. To są wszystkie odżywki, po które ostatnio najchętniej sięgam, po które sięgam z taką radością i z pewnością, że dadzą mi dobry dzień włosowy. Ostatnio też użyłam raz kuracji Olaplex numer 3. To nie jest odżywka, tylko to jest taka kuracja, której używa się przed myciem, przed szamponem, i fantastycznie moje włosy potem wyglądały po prostu jak milion dolarów, ale jak mówię, używałam jej dopiero raz, więc nie wiem, jak będzie przy kolejnych razach. Mam nadzieję, że będę miała tak samo dobre efekty, bo naprawdę to było coś pięknego, więc będę Wam jeszcze dawała znać, co i jak z tym produktem. I to tyle z takich produktów, po które właśnie ostatnio sięgałam, więc teraz jeszcze przejdziemy do omówienia nie problemów może, ale perypetii z moimi włosami na długości. Omówiliśmy już temat skóry głowy, więc teraz przejdziemy do włosów. Jak wiecie, ja od kilku miesięcy jestem ruda. Na początku byłam ruda chemicznie, czyli farbowałam raz włosy u fryzjera, a następnie, kiedy zobaczyłam, że podobam się sobie w rudym, zdecydowałam, że będę włosy hennować. I tak właśnie robię, tylko że na rozjaśnianych moich włosach ta henna bardzo ładnie od razu praktycznie złapała, a jeśli chodzi o mój odrost, który jest ciemnym blondem, to niestety sama henna nie daje sobie rady, żeby się faktycznie jakoś wybić i żeby mieć ten mój pożądany rudy kolor, ponieważ ja nie chcę iść w czerwienie, tylko właśnie raczej w takie przygaszone, jaśniejsze rudości. I w związku z tym robię kąpiel rozjaśniającą na odroście. Jeśli chodzi o przepis, to macie go w poście na Instagramie tutaj, więc zapraszam Was serdecznie, jeśli chcecie go poznać. I po prostu nakładam sobie taki miks rozjaśniający na odrost, a następnie nakładam sobie hennę. I to samo robiłam tydzień temu. Już taki minimalny odrost ponownie widać, ale powiem Wam jeszcze a propos henny, coś, co po prostu jest moim odkryciem życia. Przy ostatniej hennie, kiedy nakładałam ją na całą długość włosów, to po tej kuracji moje włosy strasznie się plątały. Były jakieś takie, nie wiem, no nieznośne. Cały czas miałam jakieś kołtuny i tak dalej. I dopiero później ogarnęłam, że przecież ja robię hennę na glutku lnianym.
na żelu lnianym, czyli żelu siemienia lnianego, czyli na humektancie. Więc po prostu, kiedy trzymam to na moich włosach przez te 4 godziny, czy tam 3 godziny, kiedy hennuję, to moje włosy po prostu były przenawilżone i ja po prostu, wiecie, dopiero później jakby to do mnie dotarło i odkryłam, kurde, przecież glutek to jest humektant. Nie wiem, miałam jakieś zaćmienie, więc w każdym razie ostatnio ratowały mnie na pewno proteiny w większej ilości oraz emolienty. Po humektanty sięgam ostatnio naprawdę rzadko, szczególnie, że teraz wilgotność powietrza często jest na poziomie 90%, ledwo da się w ogóle wytrzymać, więc jednak moją bazą teraz są emolienty oraz proteiny na pewno w większej ilości niż w przypadku, kiedy moje włosy były po rozjaśnianiu. Wtedy po proteiny sięgam naprawdę bardzo rzadko. Teraz mogę po nie sięgać zdecydowanie częściej. Zdecydowanym plusem hennowanych włosów i tego, że spadła mi nieco porowatość, jest to, że ostatnio o wiele częściej mam good hair day. Nawet jak się właśnie nie staram, nie nakładam stylizatora, tylko delikatnie tam jakoś niechlujnie właśnie, bez skupiania się większego, ugniotę włosy, to i tak te włosy naprawdę ładnie wyglądają. Ale no co z tego, skoro i tak je ciągle spinam. Więc tak naprawdę to lato stoi pod kątem pielęgnacji, ale niekoniecznie skupiania się na pięknych efektach, jeśli chodzi o skręt włosów, a nawet powiem Wam, że ostatnio mam taką fazę, że marzą mi się takie włosy typu 2A, takie delikatne fale, które można sobie stylizować na prosto i na tę wersję kręconą. I gdyby tak się kiedyś obudzić z takimi włosami falowanymi delikatnie, to byłabym naprawdę w siódmym niebie. I to już by było na tyle, jeśli chodzi o aktualną pielęgnację mojej skóry głowy oraz włosów. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie do tych produktów, o których wspominałam, czy na przykład odnośnie do tych problemów, z którymi się borykałam wcześniej, to oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarzy. Podzielcie się też, co u Was nowego włosowego oraz czy Wy też cały czas chodzicie w spiętych włosach, bo po prostu nie da się inaczej funkcjonować. Na co dzień jest mniej więcej na Instagramie Zakręcownia, zapraszam Was też na Facebooka Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj Zakręcownią oraz Curly Girls Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się pięknego dnia i na razie. Pa, pa!